To ja dostałam coś, co wyraża ogólnie miłość. Ja już wiem, że to jest Manieczek. Manieczka do mnie. Więc tu mam serduszko. I tu mam prześliczny papier. Brum, brum. Brum, brum, które wozi, prowadzi renifer i wiezie choinkę. I takie tam. Ale bardzo ładne. I nie wiem, od czego zacząć. Od czego zacząć? Serduszko. Od serduszka? Tak. Dobrze. Tam, 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 tam. Jakie to jest słodkie. Ojej, jakie fajne. Widać? Mhm, no tak, krecik. Tak. Dziękuję, bym miała krecika na choince. O nie, kolejny rywal doszedł. Taki wewnętrzny żart. Nie wszyscy tak, rozumiem. Nie wszyscy. Dziękuję bardzo. Bardzo ładny. Mhm. Słodki. Jeszcze super pudełko. Mhm. I teraz zabieram się za to. Ej tam, ja nie będę jak wszyscy. Ja to podrę. Tego się nie spodziewałam. Ty nie wiesz, co to jest. Nie wiem. I nasi widzowie jeszcze też nie wiedzą. Oprócz świętego Mikołaja. Mera, papieża. Ta-da! Jakie fajne! To jest tak małego malarza. Ceramika, no super. To są, ale to jest do malowania, czy coś? Tak, można to pomalować sobie. Jakie fajne! I nawet ten zalętanie, widzisz, niesamowicie. Aha. Dziękuję bardzo, żebym miała w czym sadzić małe suplementy. Jakie to słodkie. Ale już, to powiedz, dziękuję Mikołaju. Ja się przesunę. Maniek, patrz co dostałam dzisiaj, no, znaczy dzisiaj, na urodziny. Fajne, nie? Chcesz założyć na głowę? Nie. Ja sobie założę, bo jestem w podróży. Tak będę odpakowywać. Fajnie wyglądająca. Ja się sobie poprawię. Okej. Słodko, nie? I ten. Nie, to by było śmieszne. I mogę tak zawsze mieć. Także to jest takie mocne. A dostałam prezent mojego Miłku Mikołaja, takiego tajnego. Taki ładny prezencik. Także odpakowywałam się. Unboxing, nie? Jak to mówią. Dobra. Wow! I zaraz będzie. Ile tego? Wow, ale ładne. Dajmy. Dziękuję bardzo. Będę umieć gotować jajka. Znasz tą historię jajka? Muszę ci to powiedzieć. Bardzo dziękuję, Mikołaju. I chowam tę chałupę. Bardzo dziękuję. Jakie ładne! Bardzo dziękuję. Naprawdę. Marzyły mi się tak. Także bardzo dziękuję. Wiem, że to nie wypał, bo Mikołaj uprzedził Mikołaja. Mam zupełnie dokładnie takie same. Ale to dobrze, bo to znaczy, że ja będę mogła używać tych, a tamte będzie mógł używać manieczek. Więc będziemy mogli we dwoje gotować i piec. Bardzo mi się to podoba. Powiedziałam, że uduszę Mańkę, jak posłyszałam, że dostałaś. Na każdy z czterech rąk dla mnie. To mi się bardzo przyda, bardzo dziękuję, bo właśnie nawet ostatnio, jak miałam babeczki, to nie miałam jak udekorować, a to mi się bardzo przyda. I tu jeszcze więcej chałupy. No, wspaniale. Tu taka ładna czekoladka. Bardzo dziękuję. Bardzo ziadka. Dostałam. Co to jest? Kurczę, jaki ładny ten. Taki fajny zielony, taki zamszowy. Nie, za swoje. Za swoje, wiem. Znam ten żart.
Barany chrzą. Ojej, kurczę, co więcej baranów chrzą. Co to jest? Masz zacząć od najmniejszego. Najmniejszego? To jest najmniejsze. Co? Diartus, Sobo, Karoj, wyprodukowano Miszkę, Bikę, co? Herencer, Polkol, Mazusz, utworzone według HCCP, to jest coś do jedzenia. Jak kojarzy ten system? Chipusz, coś ostrego. Kolocza, Kyrniki, coś kolocza, jakie ładne kwiatki. Takie bardzo lubarze. Okay. Bardzo ładne. I też Nemesz Chipusz. Też Nemesz Szlachecki. Co ty, że szlachecki? Nie wiem. Co to jest? O, coś taki? Nasionkę papryczki. Jak ładnie pachnie. Będziesz gotował? Jakie? O, to jest większe. To jeszcze większe? To są te chyba bardzo ostre, co? A jakie fajne. Kurczę. Bardzo dziękuję. Drogi Święty Mikołaju. Uwielbiam paprykę. To masz kolejny. Już moment. Nie wiem, skończy, że się to wyczasnęła, ale gratuluję. A no tak, Święty Mikołaju? No tak, Fieser Papryko Urlemin, czyli coś tam właśnie ta papryka ostra. I to potem zawiążę. A teraz to jakieś mydło? Masło? Co to jest? W ogóle ten papier to jest też świetny. Podoba mi się. Dzielnie włączę z taśmą klejącą. Czas na węble. Tam. O! Mydło paprykowe, wow! To jest w ogóle istnieje takie? Teraz tak. Ale fajne. W ogóle papier też taki fajny. Natural soap enriched with pure shea butter. O, masło shea! Super. Nie zawiera żadnych sztucznych... Coś tam. Osheo Voyol Dushita Natur Soppon Popryko i Lotto. Panuje... O! Z Vesprim! Vesprim to na zachodzie. Ładnie. Mam to rozpakować? Ale ładnie. Mydło paprykowe. Super! A co jest Lisa? Bartek Potoczny! To jest też lżejszego. Szulka jakaś? Co to jest? Jakaś koszulka chyba, bo to też... Ale on jest piękny! Jakie fajne! Wiesz, że on jest ręcznie malowany? Co? Poważnie? Ale to na tej koszulce ręcznie malowane? Jej! Dziękuję, Święty Mikołaju. Jest przecudny, prześliczny. Bardzo mi się podoba. Emka. I się sam. Zobaczmy. Pasuje! Jej! Tak, to chyba cię nie widać. O. Dziękuję jeszcze raz, Święty Mikołaj. Bardzo mi się podoba to. Mogę kończyć? Mhm. Dobra. Ooh.
No, to jest norweska czekolada, taka super popularna. Do Bergen to było. Mhm. No i bardzo dobry smak. Z waferkami takimi. Super. Melk czekolady. Elite Sticke in Norge. Czyli po prostu czekolada mleczna. Mały kawałeczek Norwegii. No nie wiem, widzę, że są te. Aha, że są wafelki takie i kawałki soli. O, super. Co to jest? Są płyty, z których można jeść. 33 1 trzecia obrotów na minutę. I super w ogóle. A jest ich 4 czy inne? O, bo w ogóle, że te, że label taki gramofonowy. Ej, szczerze? W tym momencie ja się wzruszyłam. Mimo, że to nie jest mój prezent. I kolejny do kolekcji winyl. Pink Floyd? Pink Floyd, taken from the wall. Produced by David Gilmour, Bob Epstein and Roger Waters. Co-produced by and engineered by James Gartley. No, rewelacja. Another Brick in the Wall Part 2. Hej, bardzo ładnie. Pink Floyd, that's like Dark Side of the Moon. A wiesz co? Ja myślałam, że to było takie zrobione i tak sobie myślałam, jak ktoś znalazł talerze, które są winylami, a teraz popatrzyłam, że to jest po prostu ręcznie zrobione. Nie wpadłam na to. Jeszcze ten Revolver, czyli album The Beatles. Dobrze, że nie biały album, to tak, oceny. No dobrze, więc musisz ocenę dać. Ocena jest 10 kotów pidzi na 10. Pora na mnie. Teraz pora na tego pana. Nie chcę mieć ciebie wyostrzyć. Jesteś niewyraźny. Weź się tutaj na skorpion. Tak. Tak. To tu jest jeszcze twoja bąbelkowa Ani. Tu jest wyraźnie paczka nie do nas, bo jest adresowana na Klaudię Krzywinę. Więc przykro mi, ale otwieramy twoją Klaudię paczkę. To okej. To są życzenia. Dziękujemy. No na życzenie, że dziękuję. No, racja. Czemu mi światło gasi? No bo cię prześwietla. Także dziękujemy za życzenia, za kopertę. Biało mówisz, lubisz białe koperty. Tak. Teraz w paczce znajdują się paczki. Trzy paczki zapakowane jednolicie w jednym schemacie kolorów. I ogólnie papier mi przypomina Pacmana. No bo to jest Pacman. To nie jest Pacman. To jest jakiś klon Pacmana. Podróbka bo w Pacmanie nie było wężyków. Czarek w ogóle z tobą ogląda prezenty. I duszki są. Czaraz? Gdzie jest Czaraz? Tu jest Czarek. Czarek! Czaro, to nie twoja liga NBA. Wróćmy. Mamy trzy paczki. Papier przypomina Pacmana, ale nim nie jest. Jest klonem Pacmana zapewne. Merry Christmas. Kajetan. Kajetan. Dobra.
jeszcze zapłać to. Ja to z bokiem zdejmowałam. Nie, ale to jest kwadrat. To jest. Chcesz nożyczki? Nie, nożyczki ci nie zniszczę. Dziękuję. Mam wszystko. Chyba dam ci naj... Nie, nie dam ci. Dam ci najostrzejsze, jakie dam. Ok. Bo taśma dwustronna mi zniszczyła nożyczki w ogóle. Jej! Wstęga została przecięta. Olu, super! Build on Brick Mag. Czyli dobuduj do cyglanego kubka. Tak, wiem, że nie chodzi o cegłę. Czemu czytasz przez telefon? Ale on jest super! Jej! Chyba się podoba, bo się uśmiecha. Obudź go jeszcze do mnie. Ej, mega. Mogę? Już mi gnęła. Ej, tu są klocki jeszcze. No tak. Jest leciutki, ale super. Są jeszcze... Spoko. Co ja teraz muszę w Lego inwestować? Będziemy mieli co robić wieczorami. Tak, bo nie mamy co robić wieczorami. Dziękuję za kubek. Ciekawe, czy można go prać mi bardzo. Której nie masz? Oj. Jeszcze. Dobrze, jeszcze. Prezent number two. No chodź. Możesz odłożyć telefon. Mamy dwie kamerki. Nie ma sekretnej wiadomości. Grałam w to wczoraj. Nie, to musi być najlepsza gra na świecie, bo ma 9999 pierwiec. Jej, grałam w to wczoraj i nie mogłam tego odpalić. Bo młodzi też to mają. Ale super, to jest świetne. Jaki tak kolor nie, masz w ogóle? Czarną! Ale super, ja miałam zawsze zieloną. Baterie są. No, możesz włączyć. Będzie ten fajny dzwonek. Ja tak nie miałem. Ja też, tylko zielony. Chyba mu się spodobała gra. Nie? Mhm. Nawet nie wiesz, jak się ciężko lewą ręką gra. Zeszczelił mnie. Dziękuję. Nie będę miał co robić po nocach. Ja sobie się będę spał. Dobrze, dalej. Mama nas woła na obiad, więc musi się... Dalej. Tak, jest. Jej. Dostałem Red 7. Mówiłeś coś o tym. No. To jest dobra gra.
Jej, Paco dostał mafię, ty dostałeś Red 7, będzie co robić po nocach. Jej. Dziękuję. Nie nagrałam, jeszcze raz. Czemu nie nagrywasz? Nagrałam, ale miałam poniżej. Dziękuję. Będę popijał sobie kawkę z kubka legowego, grając w Red 7, a jak przegram, to będę mógł w międzyczasie grać jeszcze w Brick Game'a. To jest Brick Game i tu masz build, czyli jest Brick Mag, Brick Game i Red 7. Wołają na obiad, więc się żegnamy. Pa, pa, dzięki. Dziękujemy za prezenty, Mikołaju. Mimo, że to do Klaudii, ale do nas. Jakoś tak trafione, jak do Klaudii. I podpisane do nas. Pa, pa. Pa, pa. Siemanko, witam w kuchni BJ'a. Jest Sylwester, a ja tutaj jako pani z paprotką, tudzież ananasem oraz mango i brudnym stołem, rurku, będę tutaj robić unboxing prezentu. Także poproszę prezent mojego tutaj właściciela kuchni. Dobrze, więc pierwsza rzecz, którą mi się tutaj pokazuje, jest to prawdopodobnie coś dla kota. Truposz dla kota, więc myślę, że fajnie. Jeszcze jest z czystawką. Aha, dobra, już widzę. Widać to tutaj, jak jest, nie wiem, która kamera, mam dwie, dwóch kamerzystów. Lokaj, tudzież właściciel lokum i ja. To jest w ogóle to tak? No tak. Po prostu zabawka dla kota jest napisana, ale rozpoznaję. Dobrze, no w każdym razie, że to jest takie, że ma wisieć sobie na oknie i jest truposz fajny, także jest git. Dobrze, jest półeczka z Legera, która jest mi potrzebna do po prostu tego, żeby tutaj sobie stał smartfon i żebym się malowała, to tam nieistotne, to jest od Kamili. To była taka nasza umowa, że ja to dostaję, a jej w zamian nic nie daję. Dobra. Tu jest znowu od Kamili taka miseczka, bo wiem, że oni mieli takie niepotrzebne miseczki w tej grze i że ma być dla kota, ale raczej kot nic z tego nie wydziubie. Chociaż może by się pobawiła trochę i ten jakby powydziubywała stąd jedzenie, no nie wiem, zobaczymy. Takie dwa, trzy psiki dostały. Tak, dokładnie tutaj. Tak, lody rybne. Ale nie doceniłaś folii bąbelkowej. Doceniam. Nie no, ja mam tak dużo folii bąbelkowej w chacie, że to nie jest jakby, wiesz, dla mnie czymś dużym. Jest tu taka sany papier. Sany papier, no. No, to jest dobry tłuszcz zwierzęt roślinny, także tutaj bardzo, bardzo jest to udany... To już powiedz na swoje drzewko, które masz tutaj. Cel. Aha, właśnie. Dokładnie. Tak. Świetnie się eksponuje. Choinko 20 roku Zozo. Dobra, nie wiem, ale mango też musi być, bo ja lubię mango. Zwłaszcza pulpę mango. Mhm. Dobra, nie stoi to, nieważne. Na półce. No dobra. I teraz... Właściwy prezent. Właściwy prezent, ale mi się bardzo podoba ta torba. I ja w ogóle bardzo lubię zielone welurowe. Wszystko mam zielone. Ta torba była dla BJ'a, tylko po prostu kwestia dostawy. Nie psuj. Macie nożyczki? Kiedy? Dobrze. Jest tu napisane, że to jest sany. Mam nadzieję, że nic nie zniszczę. Z
Dobra. A tam kolejna paczka. Co? No tam jest kolejna warstwa do otwarcia. No. Dobra, nie wiem. Nie wiem, gdzie jest góra. Chcę sobie strzelać. I czujcie, jak ja się przecięła? Na wizji? To jak ta... Lepiej się przeciąć. Przecięłam się! Jak kurde! Nie mówisz ręką o gwóźdź. No właśnie, że to chodzi. To już o tym myślałam. Przecięłam się, ale kiedy nie znajdzie na wszystko. No, gwóźdź i spopa tak dalej. Ręka. Który ma gitę, który a może? To ja nie oglądam telewizji. Też nie. Czy jak on się nazywało? Nie pamiętam, ale pamiętam, że spuszczywacza jak będę. Ile będę musiała wyciąć tutaj dodatkowych informacji. Dobrze, tutaj mam opakowanie z Miki. Jest ono zalakowane. Taki, no, po prostu... Instrukcja obsługi. Reklama. Pędzel. I kropka. I to by było na tyle. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie i szczęśliwego nowego roku, ponieważ jest Sylwester, godzina, jak widać na załączonym obrazku. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Za prezent, bo rozumiem, że to jest jakby główny tutaj. Bardzo dziękuję. Bardzo lubię ombre. Ombre wynikający z turkusowego w lawendowy. Bardzo dobry pędzel. Idealny do czyszczenia winyli. Dokładnie, idealny do czyszczenia winyli. Chyba z dzika jest, czy tam innego jelenia, więc... Nie wiem, naturalne jakieś włosie. Tak czy siak, bardzo dobry prezent. Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia. I wspaniałego roku, Zozi. I wspaniałego roku. Zozi. Zozi, no. A jeszcze... Tak? Chciałam tylko powiedzieć, że w zeszłym roku dostałam ten rozświetlacz z PZE od tego samego Mikołaja. Tutaj nie chcę oślepiać ani nic. W każdym razie chciałam pokazać, jak bardzo jest wyjedzony i wyżarty i po prostu użyty i brudny, bo po prostu ciągle go używam. Także ten pędzel... On się również nadaje właśnie do użycia tego typu. Po prostu tutaj rozświetlacz. Także dziękuję serdecznie. O nie, pobrudziłam się. No dobra, dziękuję. Witamy widzów. Witamy, tu mamy kamerę numer 2, kamerę numer 1. Piękni, młodzi, przecudowni. Dostaliśmy paczkę. I tu jest góra. Mamy tu tajną wiadomość. Więc... ding, ding, ding. Mamy białą kopertę. Kajetanie, co znaczą białe koperty? Kasa. Tylko my nie chodzimy po kolędzie, więc... Mówisz? Mamy ładną. O, mamy ładną kartkę w białej kopercie. Radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy sekretny Mikołaj wraz ze swoją Śnieżynką. Pozdrowienia z dalekiego Połu. E to znaczy z dalekiej północy. O, cudowne. W ogóle ładne. Nie rzucaj go. Ja przetnę tak, a ty przetniesz boki, żeby nie było, że samo otwieram, ale ja biorę to lepsze. Aha. Jeden z tezem i
Ania. Ania. Mamy pełno bąbelków! I więcej bąbelków! I jeszcze więcej bąbelków. I czarne bąbelki. Po prostu. tutaj mamy Kajetana. Kajetana i Kajetana. To jego zostawię. Mm. I najpierw ja rozpakuję. Okej? Okay? Okej. Okay. Ciekawa jestem. No to mamy taką bardzo ładną paczkę. Napisem Ania. Bardzo mi się podoba. Jest przecudowny papier. Nie widać koloru, bo on jest taki ciemnogranatowo-fioletowy troszkę. No mi tam cudowny. Fiolet idzie jednak. No, a totalnie go nie widać, przynajmniej u mnie na filmiku. U mnie też nie. Noża wezmę. Ania. O! Jest cudowny ten papier. Dostałam taką teczuczkę. Tak, teczuczkę. I oto co w niej mamy? Elza! Bella? Chyba, to jest Bella. A to jest chyba Śnieżka. Uuu, to jest więcej paciuszek! Panie, ja ładna, cudowna fioletowa. Simba! Ale super! I jeszcze jedna. Kopciuszek! O matko. Teraz jest ładnie. Więc mam 5 paczuszek. I teczkę. Taką ładną. A, przykleiło się. Teczkę. Oczywiście od Simby zacznę, chyba że one są ponumerowane. Ale nie, nie mają numerków. A kolejności bajek nie znam, w jakiej powstawały, więc zacznę od Simby. Jest cudowny papier i cudowna książeczka fioletowa. Leki! Jupi! Dobra, teraz druga paczka. Ale to jest... cudowne! Bo Mikołaj pakuje tak jak ja prezenty Kajetan. Ja też tak pakuję prezenty. W drugiej paczce mamy to jest ej, co to jest? To jest ładne, ale co to jest? Są sowy? No bo doskwinę, co to jest? A nie mogę tego drugiego wyjąć. To jest ładne i to jest ozdobne. Ja chyba wiem, co to jest. Przypinka do butów. To jest ładne w ogóle. Ale sowa nie lata. Muszę się dowiedzieć od Mikołaja, co to jest. Przypinki do butów. Ale to jest ładne i fioletowe. Dobra, tu mamy dwie. Teraz bierzemy następną. Teraz bierzemy Bellę. Tak, to jest Bella i tu jest. Jak się nazywa ten mały kubeczek? Nie pamiętam. Ja też nie. Ale tak, to jest Bella. Dobra.
paczce mamy książkę. Książka. Książka to deszczowe ptaki. Ciekawe. Ciekawe. Powiem więcej, jak ją przeczytam. Ciekawe. Sama pewnie bym po nią nie sięgnęła. Raczej myślę, że nie sięgnę po tej książki. Ale jestem jej ciekawa. Ciekawe. Więc tak. Będzie relacja, jak ją przeczytam. Po prostu pierwszy rozdział już mnie zachwycił tytułem. A jaki? Rozsypała się i obróciła w proch. Okej. Okay. Czyli tak bardzo aniołek. Aj. Dobra, odmówić. Ładną w ogóle ma okładkę. Bardzo mi się okładka podoba, taka bardzo ładna. Dobra. Ciekawe. To ma bardzo ciekawe wrażenia dotykowe. To jest... Dobra. No to zaraz się dowiesz, co to jest. To teraz mamy... Czwartą. Kopciuszka? Kopciuszka. Matko, to jest niestara. Ezę zostawiam na koniec. Gdzieś miała wstążki. Jej. Maseczka na twarz. Ale super. Taka o. Spoko. A prześwietla mi strasznie. Tak. Więc maseczka. Ale kochanie, tobie nic nie potrzeba więcej, żebyś wyglądała pięknie. Ale wiesz, że lubię cię straszyć. I wiesz, że lubię z tobą sobie robić. A wiesz, że ja się nie boję. Nie? Wiem. Więc dziękuję bardzo Mikołajowi. Paczka numer 5. Teraz jest Elza. Mega dawno ich nie jadło, o panie. Chyba jak jestem z tobą, to nie jadłam. Jadłaś, jak do Częstochowy jedliśmy, jechaliśmy. Kupiłam chyba. No. Raz. No, ale już dawno ich nie jadłam. No, kiedy myśmy byli w Częstochowie. No, rok temu. No właśnie, prawie. Dobra. Dziękuję bardzo Mikołajowi. Papiery cudowne, w ogóle cudownie zapakowane, wstążki mega. I prezent też super. Książki dam znać. I będzie przeczytana. I muszę się dowiedzieć, co to jest, ale jest to ładne. Takie świetne. Więc dziękuję bardzo Mikołaj, teczka też się przyda do studia. Jeszcze Manieczkowy. Już? Tak, nagrywasz? Tak, tak, tak. No to teraz jeszcze dla Manieczka prezent, bardzo proszę. Poznani. Co za jest napisane? Odkryj złotko, wygra na smakuje słodko. O, możesz wygrać bilet jak do tego? Do Bilet do... Albo wygra pełen etat w pracy. No super. No, jako kto? Otworzyć, zobaczyć czy gra. No zobacz, czy masz złoty bilet. Płoma jest? Nie ma. No cóż, nie wygrałeś, nie masz szczęścia. Może wygra buziaczka. Nie mam po co wracać. Może wygra buziaczka. Chcesz buziaczkę wygrać? Dobra. Ale z Poznania fajnie. Dziękujesz? Dziękuję. To teraz ja odpakuję mój prezent.
po prostu chyba rozerwę. Ja dostałem koszulkę z napisem Mów mi Van Gogh i z tyłu Vincent Mańkowski. I do tego dostałem płótno. Dziękuję. Patrz się do mnie, bo no tak, no bo w sumie tam to tu jest lepszy dźwięk. Tak. Ojej, to jest choinka. A co jest pod choinką? Jest to coś zielonego, welurowego. O, to ja lubię welur. Jak jest welur, jest zielone, welurowe, to ja podejrzewam, że jest to dla mnie. Bo po prostu tak jest. No i powiem wam, że to było bardzo zielone, a teraz jest takie mniej zielone. Co prawda na tym filmiku aż tak nie widać tego. Ale tutaj, w środku, jak zzoomuję, o, to widać jeszcze bardziej zielone, nie? Widać? Że twardo. Więc ugotowaliśmy. Tak więc bardzo dziękuję za prezent. Bardzo się przydaje. Jest testowany. Dzięki. Bo w Pac-Manie nie było wężyków. I duszki są. Czaras? Gdzie jest Czaras? Tu jest Czaras. To jest kot. I mam domki. Ale to jest kot. Czarek! Czarek! Nie mam. Czarek! Ma widzów. Jak to kot? Dobra.